24 zaprosili gościa, byłego członka Komisji Badania Wypadków Lotniczych i on kompletnie zawiódł. Ponieważ powiedział dwie fundamentalne rzeczy. Zrobiono głupotę przyjmując protokół 13, załącznik 13 do konwencji chicagowskiej. A poza tym, jeśli nie ma braku, to o czym my tu mówimy, do czego mamy się odnieść? I wszystko się posypało. No dobrze, ja jednak chcę to spojrzeć z dumą. Więcej go już nie zaproszą, zapiszą sobie w kajeciku. Nie, tak, na pewno trafił na właściwą listę. Przepraszam za ten stres. Nic nie szkodzi. Natomiast trend, czyli trend. Zwrócić uwagę też jednak na istotną słabość tej narracji, nazwijmy to, zamachowej. Bo już wielokrotnie od kolegów z Gazety Polskiej codziennie słyszałem, że tu nie ma mowy na miejsca na... Patrz, jaki wiatr się wzmaga. Absolutna pewność zostało udowodnione, że wybuch, a więc jak wybuch, no co mogło wybuchnąć? No, to jest też takie taktyczne gadanie, że my wcale nie mówimy o zamachu, mówimy tylko o wybuchu i osobach trzecich. No tak. Bardzo przepraszam, szanujmy się nawzajem. Co mogło wybuchnąć, no, jakie to mogło być osoby trzecich. Nie będą szanować. Nie bardzo się wsłucham. Chciałem przypomnieć, że jednak nieodłącznym elementem tej katastrofy była mgła. I ta mgła, gdyby została wytworzona w sposób sztuczny, co oczywiście jest możliwe, ale nie jest możliwe w sposób taki, żeby ona nie było widać, że jest sztuczna. Więc nigdzie nie słyszałem, że ten analizy jakichkolwiek zdjęć satelitarnych stwierdzą, że ta mgła była wytworzona w tych błyskowych, prawda, wytwornicach sztucznej mgły, które jednostki chemiczne, których używają. W związku z tym nie ma powodu kwestionować, że była mgła naturalna. Co prawda kiedyś, jak jeszcze Antoni Marcierewicz raczył z niej wreszcie też rozmową ze mną, to zadałem mu to pytanie i on na to odpowiedział z ogromną pewnością siebie, jak to zwykle, że mgły w ogóle nie było w Smoleńsku, że to jest mit i nieprawda. Nie wiem, co na to Jasia Lichocka, która zrobiła piękny film i wszyscy, którzy mgłę widzieli, ale nawet załóżmy, że nie było tam, ponieważ to jest taka rzecz... No Lichocka, to tam gdzieś przy Watykanie. Jeśli nawet mgły nie widzieli samolot, to gdyby eksplozja nastąpiła w powietrzu i nie było mgły, proszę Państwa, no na litość boską, to jest Smoleńsk, to jest duże miasto. To miejsce, gdzie samolot leciał, to nie leciał nad jakąś tundrą. To jest tak, jakby leciał nad warszawskim, nie wiem, Aninem czy Wawrem. Tam była grupa ludzi. Jeśli ktoś chciał podłożyć bombę w samolocie, musiał się liczyć z tym, że jak ona wybuchnie, a nie mógł wiedzieć, że będzie akurat mgła, musiał się liczyć z tym, że jak ona wybuchnie, to ktoś to zobaczy. Tak. Dużo tych ktoś uzyskał. Ja tych cyganów nie interesuję. Może mieć w ręku na przykład komórkę z kamerą, filmować sobie, nie wiem, swoje dzieci bawiące się w ogródku, aż temu się wybuchający samolot pojawił. No. Bo przy dzisiejszym stopniu cywilizacji trzeba się liczyć z takimi rzeczami. Władimir Putin oczywiście jest bandytą zdolnym do różnych rzeczy, ale jeśli się pamięta na przykład historię wybuchów w Moskwie, gdzie całe bloki mieszkalne wyleciały w powietrze po to, żeby dać pretekst do pacyfikacji Czeczenii, i Jurij Fejstynski udowadnia, uważam, przekonująco, że nie wysadzali tych bloków Czeczenii, tylko rosyjskie służby bezpieczeństwa i FSB, to przypomnijmy sobie, co się działo. Dwa bloki wyleciały w powietrze wskutek worków z heksogenem podłożonych w piwnicy, ale w trzecim bloku mieszkańcy zauważyli, że jakieś podejrzani goście znoszą worki z cukrem do piwnicy, zarobili awantury, ściągnęli policję, która złapała tych gości. Wtedy oni wyciągnęli blachę z FSB i powiedzieli, że to są ćwiczenia, właśnie oni sprawdzają czujność, tak, prawda? I tu specjalnie te worki sprawdzają, pochwalili, że okazało czujność i sobie poszli razem z tymi workami. Była też historia złodzieja, który... to też jest tam napisane w gości, którzy gwizdnęli z wojskowego magazynu w tym czasie worki z cukrem, jakie zabrali się do pożytkowania tego cukru, to się okazało, że gwizdnęli heksowym. Prawda? Więc takie wypadki się zdarzyły, kiedy FSB próbowało zrobić zamach znacznie mniej skomplikowany technologicznie niż wysadzenie w powietrze samolotu z prezydentem obcego kraju na pokładzie. Nie chcę się wdawać, jak mówię, jak powiedziałem, zanim Staszek zrobił ten wstęp, ja nie jestem w stanie polemizować czy zweryfikować obliczeń fizyków, materiałoznawców na temat tego, jak się zachowuje metal związany z brzozą. Natomiast elementarna logika mówi mi, że
Władimir Putin musiałby być wariatem, gdyby ryzykował coś tak grubego w tym momencie historycznym, jak wybuch na pokładzie samolotu, wiedząc o tym, że jego służby nie są takie znowu sprawne i że coś się zawsze może wysypać, ktoś może zdradzić, ktoś się może, prawda, posypać. Więc lansowanie uparte tej się boi Putina, żeby na niego bombki nie władzy, która teraz się nie musi tłumaczyć z rozdzielenia wizy, ze wszystkich swoich drań, z 13 załącznika, z rozmów arabskiego. Wystarczy jej tylko udowadniać, że nie było wybuchu. Ktoś by dziś się nawet się logika nie umieją nauczyć. Nie potrafi. Jest oczywiście w tej narracji Antoniego Macierewicza pewna zasadnicza sprzeczność. To znaczy albo przyczyną był zamach, albo przyczyną był rosyjsko-sowiecki bałagan. Jedno albo drugie. A ponieważ w pewnych okresach stawiano na jedną tezę, w pewnych na drugą, więc tutaj jest ewidentny konflikt, sprzeczność logiczna. Znaczy jedno, drugie. On tu broni, widzisz. Chodzi o przyczynę katastrofy, że to nie wybuch. Tutaj już nie możemy połączyć jednego z drugim, bo jeżeli był to zamach, no to żaden poziom bałaganu na lotnisku nie ma znaczenia. Tak. Jeżeli nie było zamachu. Nie byłby dopuszczalny. No jeżeli robisz zamach, no to nie pozwalasz, żeby na lotnisku był taki burdel, że mogą ci ten zamach udaremnić. To prawda. Natomiast, tak. Natomiast na podstawie tego, co można przeczytać o różnych burdel. Sposobach dokonywania różnego rodzaju zamachów w historii służb specjalnych, no to metoda na wybuchającą bombę, taką normalną wybuchającą bombę, jest najbardziej prymitywna i raczej stosują jej służby specjalne, tylko stosują ją organizacje terrorystyczne. Widzę Locker. To właśnie było coś takiego, ale tam nie chodziło o to, żeby cokolwiek ukryć i żeby to się skończyło na jakichś niedopowiedzeniach. Ja mam jednak przekonanie, że metod spowodowania katastrofy samolotu, który jest niesamowicie skomplikowanym urządzeniem, metod takich, które potem są trudne do wykrycia, to co najmniej można by domyślić kilkadziesiąt, jeżeli nie kilkaset. Kto wie, jak samolot działa, jak chociażby są przenoszone impulsy z kokpitu do płaszczy sterujących samolotu, czasem elektronicznie fly-by-wire, czasem hydraulicznie, mechanicznie, no tam wystarczy naprawdę zmanipulować na drodze, na tej drodze jakiś jeden element i już samolot może paść. Więc metod jest bardzo dużo. Pytanie raczej jest takie, czy to miało sens z punktu widzenia skutków. Tak. I ja obserwując skutki jednoznacznie stwierdzam tak, to absolutnie miałoby sens. Skutki, to co dzisiaj się dzieje w Polsce, w czym zresztą moim zdaniem obie strony chociaż współpracują, to jest inna sprawa. Oraz wyeliminowanie za jednym zamachem ogromnej grupy ludzi myślących państwowo, nieważne czy Lech Kaczyński by wygrał drugą kadencję, czy by nie wygrał, ale tam po prostu leciało mnóstwo ludzi, którzy tworzyli elitę państwa. I wyeliminowanie tych ludzi za jednym zamachem. O, ten to jest pytkaty, widzisz? Takiego jak Rosja w kontekście położenia Polski, ogromna korzyść. To wszystko oczywiście nie znaczy, że tam na pewno nastąpił zamach. Ja w tej kwestii jestem agnostykiem i pozostanę. Dać mu Biblię właśnie do czytania. Temu pytkatem nie było. Ona mi się wydaje również nieprawdopodobna, biorąc pod uwagę, jak mało wiemy. Więc jeżeli się obracamy tylko na gruncie tego, co się opłacało i co mogło być, to ja wciąż jestem zdania, że również mógł to być zamach. Chociaż tak jak powiedziałem, no, twierdzenie ludzi z kręgu Macierewicza czy kolegów z Gazety Polskiej, że tak wiadomo, na pewno tam na 100% doszło do zamachu, wydaje mi się, mówiąc delikatnie, mocno przesadzone. Czy ja generalnie nie używam argumentów psychologicznych, bo Państwo wiecie, uważam mnie za najbardziej zawodne ze wszystkich możliwych argumentów. No w tym momencie to na pewno. Wykonywanie, że coś mogło być na zasadzie pewnego prawdopodobieństwa psychologicznego, nie ma dla mnie żadnej wartości. Natomiast prawdopodobieństwo jakiejkolwiek hipotezy na tak i na nie jest realne. W związku z tym trzeba sobie postawić kilka tych hipotez i je falsyfikować do gruntu, czyli albo je wyeliminować zupełnie, albo je uprawdopodobnić. W
weryfikując empirycznie na tak. Czy można to zrobić bezwzględnie? Nie można tego zrobić z prostego powodu. Zawsze w takich sytuacjach, kiedy jest katastrofa na terenie kraju, o którym wiadomo, że stosuje niestandardowe metody sprawowania władzy, zarządzania społeczeństwem poprzez strach, poprzez terror różnego rodzaju, więc trzeba zakładać wszystko po prostu w takim kraju, jeśli to się dzieje na jego terytorium czy na jego terytorium. W związku z tym trzeba by mieć ten brak, trzeba zrobić to wszystko, złożyć, nanieść na model komputerowy, który pokaże stan zniszczenia wszystkiego, te miejsca, których nie ma, założyć hipotezy, jak powstały te brakujące elementy, jak działały siły, które doprowadziły do takiego, a nie innego rozbicia. I mając kawałek blachy, kawałek skrzydła, można sobie budować hipotezy cząstkowe, które mogą być absolutnie nic nie warte. W związku z tym, moim zdaniem, to wszystko, co dotąd zrobiono, nadaje się do kosza albo jest materiałem pomocniczym. Ponieważ nie ma tego decydującego momentu, w którym można by coś zweryfikować, odnosząc do całości. W związku z tym zupełnie nie interesują mnie te hipotezy, które właśnie bazują na psychologii, tylko to, co zrobiono, jest empirycznie niewystarczające nawet w małym stopniu, żeby uznać jakąkolwiek z dotychczas narzucanych hipotez za wartościową czy zbliżoną do rzeczywistości. W związku z tym powinniśmy sobie zawiesić to śledztwo do czasu, aż można będzie całościowo... A kiedy to było? Tę rzecz poprosić. Może dwa lata temu. Jeszcze parę lat. Dokumenty, dowody i tak dalej, i tak dalej. I gdyby... I teraz jeszcze słowo tylko, Rafale. W tym kontekście propozycja Jarosława Kaczyńskiego, żeby przyjąć tę ustawę, ma sens, ponieważ ona jakby zatrzymuje wszystkie procesy przedawnień, możliwości zbierania dowodów i tak dalej, i daje możliwość działania nawet przez kilkadziesiąt lat, jeśli by było to konieczne, nie bojąc się tych wszystkich ograniczeń prawnych, które mogą nastąpić, kiedy się postępuje zgodnie z normalnym trybem procesowym. To ma sens oczywiście wtedy jak najbardziej. No Kaczyński będzie sądzić przecież. Do rzeczy. Natomiast jak mówię i konkludując... Do usranej śmierci, jak to się... X, Y albo Z jest to takie samo w dalszym ciągu. Żeby uzupełnić wątek Praga. Tak. No jak to jest jego brat, no to jakże ma on zapomnieć, prawda? A tu trzeba przebaczyć też. To ma sens oczywiście wtedy jak najbardziej i pozwala spokojnie przejść do rzeczy. Natomiast jak mówię, i konkludując, prawdopodobieństwo tego, że zaszło X, Y albo Z jest takie samo w dalszym ciągu. Żeby uzupełnić wątek paragraf 22, konstrukcja prawna jest taka, że śledztwo można by zakończyć bez wraku, gdyby Rosja wyraźnie powiedziała, że wraku nie odda. Ale Rosja wyraźnie mówi, że ona ten wrak odda. Jak skończy swoje śledztwo? Ad mordem usrangam. Czyli to jest właśnie sytuacja wiecznego... Co? Mordem usrangam? ...znaczności, mówiąc językiem fizyki, tak uwielbianym przez Staszka, krótko mówiąc, mamy pewność jedną, że to śledztwo nie zostanie zakończone.
Chyba, że uda się znaleźć na jakiegoś magistra, który będzie chciał być profesorem i on zdobędzie się na ryzyko, że prokuraturze się podpisać pod ekspertyzami w radiu dokonanymi na odległość. To nie jest przypadkiem, że główny ekspert pana Laska to jest astrofizyk, prawda, który się zajmuje badaniem ciał niebieskich nawet na większe odległości niż stąd do Smoleńska. Ale to i tak dobrze, że nie astrolog. No, nie jest wykluczone, że to jest coś w pobliżu. W każdym razie, ale zdaje się, rąbał drzewo kiedyś i wie, że brzęba jest twarda. Więc. Tylko ten wątek, nie przypadkiem sprawdziłem, niewiele nam czasu zostało, ale jednak no, toczy się kampania wyborcza i w jakiś sposób ta rocznica się wpisuje w kampanię wyborczą i to wzajemne udowadnianie sobie, że nie, brzoza nie mogła być przyczyną takiej destrukcji, więc w domyśle, więc musiał to być wybuch, a z drugiej strony, że nie ma śladów materiałów wybuchowych, więc w domyśle Polacy nic się nie stało, to jest przecież element kampanii wyborczej ewidentny. Właściwie ten dzień dzisiejszy upłynął nie pod znakiem wyjaśniania tragedii, bo od tego jesteśmy daleko, tylko przekonywania, kto przekona Polaków do swojej narracji. No, mamy też sondaże pokazujące, chyba że, no tak jak żeśmy tutaj z kolegą Warzechą i Staszkiem zawsze pisał, metoda wybierania najbardziej radykalnej narracji, która jest skądinąd, jak znam karierę polityczną Antoniego Macierewicza, była zawsze jego metodą polityczną, zawsze był najbardziej radykalny w poglądach w swoim gronie i z reguły z tego potem wychodził z przedmiotu wszystkich niegości. No, Macierewicz jest super, tak. Także super, Macierewa. Także proszę Pani, tak. Niestety, ciemny to jest ten świat. Chyba nie dojdą w tym wieku, 21. Może następny. Ameryka, żeby dała ten nagranie z satelity, proszę Państwa, to byłoby... Ale jak nie chcą w to wierzyć...